Według synoptyków mamy najcieplejszy luty w ponad 150-letniej historii pomiarów na Puławskiej Stacji Meteorologicznej. Sprawdźmy, co na to nasze mapy pogodowe. Olga Szypulska, zapraszam na prognozę pogody. A jutro Polska Wschodnia oraz południowo-wschodnia część Polski pozostanie w zasięgu wyżu. Natomiast na zachodzie i na północy kraju zaznaczy się front atmosferyczny. W dalszym ciągu będzie napływać do nas ciepłe powietrze, a to oznacza wyraźny wzrost temperatury, który najbardziej odczują mieszkańcy Lubelszczyzny, Podkarpacia, Małopolski oraz centralnej części kraju. Nie dość, że będzie bardzo ciepło, to jeszcze i słonecznie. Odmienna pochmurna pogoda panować będzie w dzielnicach zachodnich. Tam początkowo popada deszcz i będzie chłodniej. Na nizinie szczecińskiej termometry wskażą 7 stopni. Sprawdźmy, jak lubelskie w nocy. Przed nami pogodna i ciepła noc. Temperatura wyniesie od 6 stopni w Białej Podlaskiej i Chełmie do 8 w Puławach. Padać nie będzie, ale wiatr chwilami powieje do 40 km na godzinę. Jutro nasz region będzie jednym z najbardziej słonecznych i ciepłych miejsc w Polsce. W centrum Lubelszczyzny termometry odnotują aż 16 stopni. Będziemy pod wpływem wyżu, a więc opadów na wtorek nie prognozujemy. Jedynie południowy wiatr chwilami będzie nieco silniejszy. Poza tym powieje słabo i umiarkowanie. W samo południe lubelskie barometry pokażą około 1014 hektopaskali. Ciśnienie zacznie wzrastać, a pogoda zdecydowanie poprawi nam samopoczucie. Wtorek na Lubelszczyźnie będzie najcieplejszym dniem tego tygodnia. A zobaczmy, jak będą układać się kolejne dni. W środę temperatura w regionie spadnie do 11 stopni i mogą zdarzyć się opady deszczu. Jednak już w drugiej połowie tygodnia na zachodzie kraju zacznie rozbudowywać się wyż, który swoim zasięgiem obejmie całą Polskę i pozostanie nad naszym krajem do niedzieli, zapewniając nam piękną, słoneczną pogodę. Temperatura będzie w zakresie od 11 do 14 stopni. Dziękuję za uwagę.